kompendium o samorządach. Ja już wiem. Odcinek pierwszy. Samorząd, czyli co? Podstawowe zasady funkcjonowania samorządów to decentralizacja, pomocniczość, samodzielność. Decentralizacja władzy publicznej oznacza przekazanie gminom, powiatom i województwom zadań, kompetencji oraz środków, które wcześniej należały do organów władzy centralnej. Dzięki temu obywatele mogą łatwiej wpływać na władze publiczne. Natomiast samodzielność samorządów oznacza, że posiadają osobowość prawną, mogą tworzyć własny ustrój wewnętrzny, uchwalając statuty gmin, powiatów i województw. Samorządy to wspólnoty mieszkańców gminy, powiatu i województwa odpowiedzialne za sprawy publiczne najbliższe społeczności lokalnej. Aby jak najlepiej spełniały swoje zadania, zostały podzielone na trzy szczeble – gminę, powiat i województwo. Te trzy szczeble są od siebie niezależne, przysługuje im prawo własności i inne prawa majątkowe. Tworzą one prawo lokalne za pomocą uchwał podejmowanych odpowiednio przez rady gmin, powiatów lub sejmiki wojewódzkie. Na samorządach spoczywa m.in. odpowiedzialność za transport publiczny, utrzymanie i budowę nowych dróg, sieć wodociągową i kanalizacyjną, odbiór odpadów, sieć szkół i przedszkoli, opiekę zdrowotną, dostęp do badań profilaktycznych i placówek ochrony zdrowia, wspieranie kultury oraz opiekę nad instytucjami kultury, takimi jak biblioteki, domy kultury czy też muzea. Ostatnią ważną, kto wie czy nie najważniejszą zasadą funkcjonowania samorządu jest demokracja. To oznacza, że radni wszystkich szczebli samorządu, wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast są wybierani w wyborach demokratycznych, powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych. Marszałka województwa oraz starostów wybierają odpowiednio radni województwa i radni powiatu.